Tak jak wcześniej graliśmy w Piłkarze Polskich, chcieliśmy oczywiście wygrać tak jeden puchar na mapę, to samo puchar ekstra klasy i bardzo poważnie to potraktowali, mimo kilku zmian wyjściowych w składzie. Ja chciałbym podziękować chłopcom przede wszystkim za angażowanie, bo nie zawsze się łatwo gra na Wiśle. Przede wszystkim, co mnie cieszy, że żeśmy zaczęli mecz, tak żeśmy skończyli 90, no nie wiem, 3 czy 4 minucie w takim samym rytmie. To jest dla mnie bardzo pocieszające. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór Państwu. No wynik mówi sam za siebie dzisiaj po prostu. Drużyna Śląska okazała się dla nas silnym przeciwnikiem. Ale w pierwszej połowie byłem zadowolony z postawy drużyny. Potrafiliśmy nawiązać wyrównaną walkę z drużyną Śląska. O tyle w drugiej połowie już nam się to nie udawało. No i niestety, bo można powiedzieć po prostu, że niewidzialnym błędach traciliśmy bramkę za bramką. Myślę, że to, co trzeba wynieść z tego meczu, to przede wszystkim naukę dla tych chłopców. Oni muszą po takiej konfrontacji z ligową drużyną, muszą po prostu uświadomić sobie, że jeżeli myślą o jakiejś profesjonalnej karierze, to nie mają czasu do stracenia, po prostu to jest się było widać tą różnicę na boisku i niestety musimy naprawdę mocno z tym naszą drużyną popracować, żeby efekt w postaci zasilania kadry pierwszej drużyny. No niestety przykro mi, że taki wynik dzisiaj na własnym boisku osiągnęliśmy. Kibice dzisiaj fantastycznie dopingowali. Na Puchar Ekstraklasy przyszli bardzo liczni i za to im chcę podziękować. Natomiast przepraszam za wynik, za to, że no, nieczęsto taki stał przegrywa 0-4. Niestety zdarzyło się. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej lekcja, która będzie procentowała na przyszłość. Tak, ja przede wszystkim to nie chciałbym, żeby było to komentowane, że my lekceważymy Puchar Ekstraklasy. Kiedy tylko będziemy mogli, będziemy grać najsilniejszą składą. Natomiast ja, mając na uwadze to, że od lipca tego meczu pierwszego w Jerozolimie gramy praktycznie co 3 dni, to ciężkie mecze, naprawdę ciężkie mecze, no nie mogę pozwolić sobie na to, żeby mając taką kadrę, jaką mam, eksploatować zawodników. No, Puchar Ekstraklasy niestety będzie rozgrywkami, których, tak jak powiedziałem, będziemy grali nie zawsze najsilniejszą składem, natomiast sobotni mecz z Gwiazdem jest przeznaczony właśnie, założyliśmy sobie, że w tym meczu zagrają ci wszyscy najlepsi zawodnicy, być może już Radek Sobolewski zagra po kontuzji, po prostu chcemy utrzymać ten proces tygodniowy, sobota, żeby ci zawodnicy nie wypadli z rytmu, także w Gliwicach na pewno będzie silniejszy skład niż dzisiaj. Praktycznie to będzie najsilniejsze zestawienie, na jakie nas stać, za wyjątkiem tych kadrowiczów. I martwi mnie tylko to, że ta następna przerwa na kadrę, podobna jest sytuacja, która wypada na derby, ten termin w środku tygodnia i no niestety znowu będziemy musieli zagrać takim składem zbliżonym do dzisiejszego meczu. Mam nadzieję, że młodzież wyciągnie wnioski, w derbach zagrają trochę lepiej i będzie wynik korzystniejszy niż dzisiaj. Także tak zaplanowałem ten Puchar Ekstraklasy, tak to będzie wyglądało w tym sezonie. Andry na pewno dzisiaj wyróżniającą się postacią, ale myślę, że dzisiaj pokazał mi, że mogę dać mu szansę już w meczu ligowym, to zrobię, jeżeli taka okazja się nadarzy. Martwi mnie tylko to, że po tym meczu nabawił się jakiegoś urazu. Także no niestety to jest zawodnik, którego często w kontuzje nękają. Czekam na diagnozę lekarską, jak to jest poważny uraz. Natomiast myślę, że po dzisiejszym meczu też Mateusz Kowalski miał niezłe momenty gry. To jest takie optymistyczne, że ten chłopak jako środkowy obrońca poczyna sobie coraz lepiej. Myślę, że Andrzej idzie na szczególnie fizycznie. Dzisiaj też starał się, wyglądał dobrze. To też jest taki dobry sygnał płynący z tego meczu. Diagnoza lekarska, która pozwala na to, żeby Mariusz od poniedziałku rozpoczął treningi. Natomiast będziemy obserwowali, jak to będzie wyglądało w tym przyszłym tygodniu. Nie chcemy
szybko doprowadzić do pełnego treningu, do gier, bo wiemy, że jest ważną postacią i nie chcielibyśmy go stracić w kontekście meczu.